Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dziś mija 95 lat od Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Marsz po trupie Polski ku bolszewickiej rewolucji w całej Europie zapowiadał w 1920 roku dowódca Armii Czerwonej Michail Tuchaczewski. Pochód bolszewików na zachód został zatrzymany przez Wojsko Polskie nad Wisłą. Bitwa Warszawska była przełomowym wydarzeniem w nigdy niewypowiedzianej wojnie polsko-radzieckiej i na prawie 20 lat zadecydowała o losach kontynentu. Do pierwszych starć doszło w lutym 19 roku, kiedy oddziały obu stron zajmujące obszar opuszczany przez armię niemiecką spotkały się na linii Niemna. Wiosną następnego roku, by uprzedzić spodziewane uderzenie Armii Czerwonej, Wojsko Polskie rozpoczęło marsz na Kijów. Akcja zbrojna oraz porozumienia zawarte z ukraińskim rządem Semena Petlury doprowadzić miały do stworzenia pomiędzy Polską a bolszewicką Rosją niepodległej Białorusi i Ukrainy. Mimo zajęcia Kijowa w maju 20 roku zamysł Piłsudskiego nie powiódł się, a ataki Armii Konnej Budionnego zmusiły Armię Polską do odwrotu. W Moskwie odżyły nadzieje na przeniesienie komunizmu do centrum Europy. W sierpniu oddziały radzieckie dotarły do Wisły. Podczas tajnych rokowań ustalono, że kiedy Rosjanie zajmą Warszawę, żołnierze niemieccy wkroczą do Wielkopolski i na Górny Śląsk. Zagrożenie spowodowało niezwykłą mobilizację polskiego społeczeństwa. 13 sierpnia znad rzeki Wieprz ruszyło śmiałe uderzenie polskie w skrzydło pewnych już sukcesów wojsk radzieckich. Po dwóch dniach zaciętych walk żołnierze polscy, w znacznej części ochotnicy, przełamali front pod Radzyminem. Odwrót wojsk Tuchaczewskiego zamienił się wkrótce w paniczną ucieczkę. Tak radykalna zmiana sytuacji na froncie została ochrzczona mianem cudu nad Wisłą. Niepodległość młodego państwa była ocalona, choć walki trwały jeszcze do jesieni. Wojnę zakończył traktat pokojowy podpisany w Rydze w marcu 21 roku. Wytyczono w nim m.in. wschodnią granicę II Rzeczpospolitej. Zdaniem wielu historyków wojna na blisko 20 lat zadecydowała o losach całej Europy.